jest 30-letnia kobieta w 39 tygodniu ciąży. Więcej się dowiecie, jak pójdziemy do środka. I teraz na spokojnie, żebyście nie byli. Halo? Halo, dzień dobry, pogotowie. Dzień dobry. Dzień dobry, kurczę mam. Tak. Jest pani w ciąży? Jestem w ciąży, będę rodzić. W którym tygodniu? 40 tydzień. 40 tydzień. Muszę przejść. Dobra. Już pre. Dobra, Mariusz, zostaw porządowy, tak? Dobra. Dobra, proszę, proszę przejść w takim razie. Aha. Dziecko jest sine, wiotkie, nie rusza się, nie płacze. Znamy, że jest odcięta. Odcięta, mimo stymulacji to dziecko nie oddycha. Nie podejmuje akcji oddechowej, jest sine. Tutaj zróbmy 5 wdechów. Dobra, podkładamy pod plecki. Celem udrożnienia dróg oddechowych. Tak jak widzicie, klatka się unosi. Sprawdź, czy oddycha. Tętno. Czujesz tętno słabo napięte i częstość jest taka. No. Czyli robimy jeden wdech. I ucisk. Dawaj oddech. Dobra, się zajmę tutaj, a ty podążaj. Jak się pani czuje? No, troszkę słabo. Troszkę słabo. Zajmujemy się też panią, no niestety pani tutaj podłączamy do tego. Tak, tak. Dobra, wezwij. Pompę powinna zaciśniętą mam, tak? Nadal ma bradykardię rzędu 30, jest siny, wiotki, nie rusza się. Mamy tutaj kobietę, która urodziła dziecko. Dziecko jest w trakcie resuscytacji, nie oddycha. Eska będzie za 10 minut. Proszę pani, a co z panią? Tak. Będę rodzić łożysko, czuję ból party. Tak. Robię co? Na 90. Chorowała pani na coś w ciąży? Na 10 nie w ciąży. Panią boli? Coś się dzieje? Nie, teraz jest w porządku. Tylko martwię się o dziecko. Nie wiem, co się z nim dzieje. No, zajmujemy się dzieckiem. 2 minuty zostały do końca. Podłączam pani. Całe. Dziękuję, czas minął. Na tym zakończymy zadanie. Pozbierajcie chłopaki szybko sprzęt, Łukasz, Mariusz, i zbierajcie się na następne zadanie. Jesteście numer 12, tak? Na skąd?